Na naszych oczach zmienia się górniczy, a właściwie trzeba by było powiedzieć pogórniczy krajobraz Katowic. W Giszowcy rozpoczęła się rozbiórka wieży Szybu-Roździeńskiej. To jeden z ostatnich symboli górniczej historii miasta. Szyb nie został zasypany, dalej będzie pełnił ważną rolę. Łukasz Kądziołka. Być może wkrótce trzeba będzie zmienić nazwę tego przystanku. Z krajobrazu Giszowca znika ostatnia wieża przypominająca o górniczym dziedzictwie. To kontynuacja wyburzeń. Poprzednio zniknęła tak zwana Zielona Siódemka. Została zlikwidowana wieża szybowa Szybu Giszowiec i ostatnim tutaj elementem likwidacji kopalni Wieczorek, no, której właśnie likwidacja zgodnie z harmonogramem zakończyła się w ubiegłym roku. Tym ostatnim elementem jest wieża Szybu-Roździeński, który już w 2021 roku został pozbawiony kół linowych. Jednak sam szyb jest potrzebny. Spółka restrukturyzacji kopalń nadal będzie go wykorzystywać. Pod ziemią działa pompownia głębinowa. Tutaj mówimy przede wszystkim o zabezpieczeniu sąsiednich zakładów górniczych. Sama wieża jest już zbędna. Dla wielu osób najmłodszy z szybów przez lata był miejscem, w którym zjeżdżali na dół do pracy. Przepracowałem w zasadzie tam prawie całe życie. No były jakieś takie momenty, gdzie byłem na Poniatowskim, w innych miejscach, na Płaskim też. W zasadzie jednak to był ten, nazwijmy to, macierzysty mój szyb. No i ja mówię, co się urodziło, umrzeć musi. Przestanie istnieć. No pewnie ludzie, co niektórzy mówią sentymentalnie, żeby zachować, żeby był. Ja jestem bardziej pragmatyczny i wydaje mi się, jeżeli zachować, to po coś. Po coś zachowane zostaną inne zabudowania dawnej kopalni Wieczorek. Spółka restrukturyzacji kopalń przekazała Katowicom przede wszystkim zabytkowy szyb Płaski. Tu ma powstać hub gamingowo-technologiczny. Rozbiórka Szybu-Roździeński potrwa kilka tygodni.